Czy będę w końcu szczęśliwa? Takie pytanie zadała jedna z słuchaczek, subskrybentek. Zobaczmy, co odpowiedzą na to pytanie karty Tarota. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale. Proszę również Ty zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Proszę również o komentarze pod filmikiem, feedback, czy te wróżby z Państwem rezonują. I proszę o lajki z kciukiem w górę. Dziękuję serdecznie i zaczynamy. Dzisiaj mam dwie grupy, kochani. Pierwsza grupa jest to tarot. Tarot Angeliny Schulze. I druga grupa jest to tarot Światła i Cieni. Angielska seria angielskiej autorki. Czyli mamy niemiecką serię tarota i angielską serię tarota. Proszę, wybierzcie grupa numer 1, grupa numer 2. Wybierzcie jedną talię dla siebie i zaczynamy. Więc grupa numer 1 jest to ta grupa z talią tarota niemiecką Angeliny Schulze. Zaczynamy. Czy będę jeszcze szczęśliwa? Wstrzemięźliwość, 7 mieczy i świat oraz zehn kielichów, czyli 10 kielichów, przepraszam. Więc tak, będziesz jeszcze szczęśliwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jednakże musisz mieć cierpliwość. Karta opanowania, wstrzemięźliwości, anioła stróża mówi o tym, że wszystko jest w rękach wszechświata lub Twojego anioła stróża. Nadejdzie harmonia i dobre, zdrowe rozwiązanie Twojego problemu, czyli dobry rozwój w kierunku tego, że będziesz jeszcze szczęśliwa, ale musisz cierpliwie odczekać. Te sprawy muszą same płynnie przyjść do Ciebie, czyli nie pod jakimś naciskiem, presją, jak będziesz jakaś napięta, nerwowa, czekała, jak będziesz czekała codziennie na Twoje szczęście. Nie, musisz zostawić to naturalnemu obrotowi spraw. Wszystkie te Twoje sprawy muszą się same poukładać. I tak jak tutaj anioł stróż trzyma dwa kielichy i płynnie przelewa wodę z kielicha do kielicha, jest balans, czyli równowaga, harmonia tych ruchów, spokój. Tak samo Ty musisz spokojnie i cierpliwie czekać w opanowaniu na Twoje szczęście, które przyjdzie. Czyli uspokój emocje, uspokój siebie, swoją nerwowość i czekaj, aż te sprawy się same potoczą. Będą uczucia i przyjdzie jeszcze szczęśliwy, piękny, harmonijny dla Ciebie czas. Tak
karta oznacza oczywiście długi czas czekania, ale na to opłaca się czekać, ponieważ dzisiaj masz do czynienia niestety z samymi jakimiś oszustami, którzy kradną Twój czas, uczucia, emocje, być może seksualność, ale nie dają w zamian nic. Uciekają przed stałym, solidnym związkiem, solidną relacją. Są to oszuści, nieuczciwi partnerzy, ludzie, których, nie wiem, obdarzasz jakimiś emocjami, przyjaźnią, którzy na to nie zasługują. Są to ludzie, którzy Ciebie okłamują, zdradzają, są w stosunku do Ciebie nieuczciwi i grają nie fair. Z takimi ludźmi masz do czynienia lub przyciągasz właśnie takie osoby do Twojego życia. Musisz uważać, karty ostrzegają Cię, byś nie była lekkomyślna, naiwna, byś nie była właśnie łatwowierna, byś nie wierzyła wszystkim, którzy przychodzą i zapewniają Cię o jakichś uczuciach, ponieważ jest dużo właśnie ludzi zakłamanych, którzy Ciebie wykorzystują. Także uważaj, żebyś nie przyciągała takich partnerów. Otwórz się na nowych partnerów. Być może na podróże, na szukanie w internecie, na single stronach. Na różne sposoby możesz szukać swojego partnera, szczęścia, miłości, randek. Musisz wyjść do świata, wyjść z inicjatywą, zrobić jakiś krok śmiały, odważny, by kogoś poznać, by zmienić ten bieg wydarzeń, który teraz jest. Czyli musisz rozpoznać, że również Ty musisz dać szansę szczęściu i zrobić ten krok. Krok w kierunku szczęścia. Wtedy będziesz mogła osiągnąć to, czego pragniesz. Nie możesz czekać pasywna, aż szczęście zapuka do Twoich drzwi. Jeśli otworzysz się na świat, na inne strategie poszukiwania Twojego szczęścia, partnera, miłości, wtedy osiągniesz właśnie to oczekiwane przez Ciebie i zapragnione szczęście. Tutaj mówi ta karta być może o jakiejś przeprowadzce, być może o jakiejś podróży, być może o poszukiwaniu Twojego szczęścia, czyli jakichś szans, innych szans przez internet, wyjście na randkę. Wtedy spotkasz kogoś nowego. Rozejrzyj się dookoła. I patrz na tych ludzi, których poznajesz racjonalnie. Z kim masz do czynienia? Karta dziesiątki kielichów mówi o spełnieniu emocjonalnym, uczuciowym. O spełnieniu się właśnie w jakimś związku, być może nawet zlegalizowanym związku później, czyli zaręczynach, ślubie, założeniu rodziny. Ta karta mówi właśnie o szczęściu, o tym, że i Ty będziesz szczęśliwa. Będziesz Twoje szczęście z innymi dzieliła i będziesz w harmonii. Będziesz zadowolona właśnie, ponieważ znajdziesz znowu tą pasję życia, optymizm, radość życia. Ta karta mówi o czasie 10 tygodni, że coś może się rozwinąć w stronę właśnie Twojego szczęścia 10 tygodni. Natomiast 10 tygodni to są 2,5 miesiące, czyli do jesieni. Natomiast trzeba brać oczywiście czas plus minus bardzo relatywnie w kartach.
Czyli do 2,5 miesiąca powinno się coś wydarzyć, jeśli zmienisz sposób swojego działania, jeśli przestaniesz łudzić się, że takie osoby jak ty są odpowiednie. Musisz zerwać więzi z tymi osobami, które są w stosunku do ciebie fałszywe. Nie możesz przyciągać tak negatywnych partnerów, tylko zobaczyć zupełnie innymi oczyma, racjonalnie, każdego nowego poznanego mężczyznę. Czyli dla grupy pierwszej mamy tutaj obietnicę szczęścia. Właśnie ta karta symbolizuje spełnienie i szczęście. Dziękuję grupie pierwszej. Zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga, jest to tarot światła i cieni, angielska talia. Czy będziesz w końcu szczęśliwa? Tak, będziesz szczęśliwa, o czym mówi ta karta, kochankowie. Płynące uczucia, emocje, jedność. Jedność w tej karcie, szczęście, miłość. Piękna atmosfera, harmonia, balans. Czyli równowaga właśnie brania i dawania. Emocje, które płyną pomiędzy energią damską i żeńską, Jin-Jan. Piękna, łagodna atmosfera. Ta karta obiecuje szczęście, miłość, piękny związek, uczucia, spełnienie marzeń. Natomiast ta karta, podobnie jak w pierwszej grupie, opatrzność, anioł stróż, mówi o cierpliwości, o panowaniu wstrzemięźliwości, spokoju, o czekaniu właśnie w nadziei, że wszystko dobrze się samo ułoży. Tak jak tutaj widzimy znowu balans pomiędzy dobrem a złem, balans pomiędzy dwoma biegunami. Te rzeczy same muszą płynąć, szczęście musi do ciebie samo przypłynąć w odpowiednim czasie, w odpowiedniej chwili. Nie możesz tego presją lub swoim przyspieszaniem, tak, tego wywołać, tylko musi to samo się płynnie wydarzyć. Na pewno, by być szczęśliwą, musisz wyjść z tego stanu, w którym jesteś dzisiaj. Karta 9 mieczy mówi o tym, że jesteś dzisiaj pełna zmartwień, że jesteś smutna, że masz bardzo negatywne podejście do spraw szczęścia, związku, partnerstwa, że nie wierzysz, że będziesz szczęśliwa, że masz bardzo pesymistyczne myśli, negatywne energie, troski, że źle śpisz, że myśl o tym, że będziesz ciągle nieszczęśliwa, zadręcza cię. Z tego stanu musisz wyjść. Z tego negatywnego właśnie stanu, negatywnych myśli, negatywnego właśnie ekstremalnie negatywnego myślenia, musisz wstać, ponieważ jest to również pasywna pozycja. Tutaj tylko się zadręczasz, myślisz negatywnie i siedzisz, nic nie robisz, zamykasz oczy, nic nie widzisz. Koszmary nocne, nie możesz spać. Dręczysz się, zadręczasz. Musisz wstać i podjąć pewne aktywne kroki. Otrząsnąć się z tego smutku i zacząć myśleć pozytywnie. Musisz wyjść z tej energii. I to szybko. Karty mieczy są szybkimi kartami. Więc 9 mieczy mówi o tym, że być może dzisiaj jeszcze,
w przeciągu 9 godzin powinnaś otrząsnąć się z tego stanu i wyjść z tej rozpaczy i depresji. By znaleźć Twoje szczęście, musisz również pozytywnie myśleć, wierzyć, przyciągać, również robić rytuały, przyciągać miłość i szczęście. I myśleć pozytywnie, wizualizować Twoje szczęście. Tutaj mamy znów miecze, czyli dwie karty mieczy, kochani. Mówi to o tym, że przyjdzie do Ciebie osoba taka, poznasz kogoś o takiej energii jak król mieczy, czyli osobę intelektualistę, bardzo mądrego mężczyznę, bardzo mądrą osobę, logicznie, analitycznie myślącą, bezstronnie podejmującego decyzje i wyrażającego konkretnie swoje cele i pragnienia. Więc takiego mężczyznę właśnie poznasz. Taki mężczyzna, który będzie swoją mądrością, wiedzą, intelektem Tobie imponował i Ciebie wspierał, ponieważ król, właśnie ten mężczyzna ma bardzo, bardzo silną pozycję. Jest władczy, konkretny, ostry w działaniu. Jest to osoba spod trygonu powietrza, charakteryzuje takie znaki zodiaku jak bliźnięta, waga, wodnik. Jeśli masz pomysł, kto może to być, zastanów się. Czyli osoba, która będzie szybka, konkretna, będzie błyskawicznie działać, walczyć również o Ciebie, będzie odcinać wszystkie negatywne właśnie energie, które Wam nie służą. Ktoś taki wstąpi do Twojego życia i sprawi, żebyś była szczęśliwą. To może się wydarzyć nawet niebawem lub szybko. Karty mieczy, dwie karty mieczy, są to karty szybkie, szybkiego tempa. Ale karta wielkich arkan, 14, czyli właśnie opanowanie, mówi o tym, że jednak należy poczekać, nic nie przyspieszać, nic nie naciskać, ponieważ czas sam zadecyduje, kiedy nadejdzie ten czas. Karta wstrzemięźliwości, opanowania, spokoju. Karta Bożej opatrzności, anielskiej opieki. Także pozwólcie czasowi płynąć samemu, by szczęście przyszło do Ciebie w sposób naturalny, byś nie naciskała i nie przyciągała przez to nieodpowiednie osoby. Ta karta Wielkich Arkan właśnie jest tutaj najważniejszą w tym układzie, ponieważ mówi o tym, byś była cierpliwa, że to się opłaca. Ale jest także w tym układzie dla grupy drugiej obietnica szczęścia. Także pozytywne rozwiązanie. Pozytywna odpowiedź na Twoje pytanie. Dziękuję ślicznie. Oczywiście życzę, byście byli wszyscy szczęśliwi, byście nie musieli długo czekać na Wasze szczęście i spełnienie marzeń. Do usłyszenia już niedługo.